Najpierw musimy dotrzeć na Plac Zbawiciela, gdzie kupimy ciastko, a mnie w sztafecie zastąpił Łukasz. Kolejny przystanek to skrzyżowanie Świętokrzyskiej z Marszałkowską, gdzie trzeba kupić gazetę. Wtedy pałeczkę przejmie Patryk i pojedzie na kawę na ulicę Ząbkowską na Starej Pradze. Ja mam nadzieję tylko, że Dawid, który na co dzień mieszka w Phoenix w Arizonie, piękne miasto, nie będzie umiał kupić biletu, nie będzie wiedział, do jakiego tramwaju wsiąść albo autobusu. Przesiadkowy? Co to jest? Przepraszam, jak chcę kupić bilet na Zbawiciela, to... To co? Który to muszę kupić? Ten za 2,20? Masz 20 minut się dojedzie do Zbawiciela, nie? A ten za 4,40 to mogę z przesiadkami robić? Na ile on jest? Tak, z przesiadkami. Ile on jest? Na 75 minut. Aha, dobra, to ten. Dziękuję. Leaf jest najszybszym samochodem w ruchu miejskim. Słuchajcie, to auto ma 6,9 od 0 do setki. Ma 218 koni mechanicznych i ponad 300 Nm momentu obrotowego, a wszystko to tylko i wyłącznie z silnika elektrycznego. Nie ma korków. A ja nie lubię przegrywać. Liczę na to, że on wciąż kupuje bilet do tego tramwaju. Bo wszyscy kierowcy to jedna rodzina. Dziękuję panu bardzo i życzę miłej jazdy. Do widzenia. I teraz co? O, tu następny tramwaj. Rozglądam się, czy nie ma tego brodziatego dżentelmena rodem ze Stanów Zjednoczonych, ale nie ma go. Nie widzę i obym go nie zobaczył. Gdzie oni są? No i już widać to paskudztwo. Znaczy się Leafa, nie Kornackiego. Mój up przy tym to księżniczka. Dzień dobry. Ciacho jest. Ciasteczko za ciasteczko. Proszę bardzo. Jest, ciacho, gdzie on jest? Stoi dalej. Bio. Śpiewaj, kiedy rano jadę o ciemnastko. Tak, niedawno żeśmy się spotkali. Byłem pierwszy, pamiętaj.